Przez ostatnie kilka sezonów zespół koszykarzy AZS Częstochowa prowadził były zawodnik Dariusz Szynkiel. Wydawało się, że ten doświadczony szkoleniowiec także i w kolejnym sezonie poprowadzi drużynę. Ostatecznie jednak zarząd podjął decyzję, by prowadzenie zespołu powierzyć Tomaszowi Nogolskiemu, któremu pomagać będzie Michał Saran. Wyzwanie bardzo trudne i decyzja jeszcze trudniejsza, można powiedzieć, bo czy trudne zadanie to dopiero wyjdzie w sezonie, czy podołamy, czy nie. Natomiast sama decyzja, do samego końca się wahałem i to była chyba dotychczas taka sportowa jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką podjąłem. Zmiana na stanowisku szkoleniowca ma być zapewne impulsem do lepszej gry zespołu w nowym sezonie. Jakie zmiany powinny więc nastąpić, by drużyna zyskała świeżość i osiągała dobre wyniki? Znaczy, na pewno w tym sezonie bardziej jesteśmy zgodni z trenerem, tutaj Michałem. Obrona, tak? Na pewno dużo więcej będziemy poświęcać czasu obronie. Bardziej chcemy od tego zacząć, no bo od obrony wszystko się zaczyna. Jeśli będą chłopcy dobrze bronić, agresywnie, no to ta skuteczność, myślę, że przyjdzie z czasem, bo jeśli się dobrze broni, to napędza to atak. Jeśli napędza atak, dobra obrona, to ten atak nie tylko jest raz, drugi, trzeci, tylko dzięki dobrej obronie tych sytuacji jest więcej, czyli ta skuteczność powinna przyjść z czasem. Natomiast młody zespół nie ma tak dużo graczy doświadczonych, praktycznie oprócz mnie i Przemka Waszewskiego to są młodzi chłopcy. Także ta skuteczność też im nie wejdzie tak nagle. To jest zespół, który naprawdę trzeba popracować i pod każdym względem technicznym, taktycznym i przede wszystkim motorycznym, co byśmy też chcieli się na tym skupić, żeby młody był zespół biegający, dobrze broniący, żeby było to rozpoznawalne naprawdę, którzy nie odpuszczają, zostawiają serce i zdrowie na tym parkiecie, ale żeby to nie tylko było, że serce i zdrowie, tylko myślę, że tak jak mówię, z czasem przyjdzie ta skuteczność i ten wynik. Natomiast nie liczę też na to, że to będzie od razu, że to będzie miesiąc, dwa, to naprawdę no, trzeba cierpliwie poczekać, w szczególności, że to z młodymi chłopcami nigdy do końca nie wiadomo, kiedy zaskoczy to, co byśmy chcieli, co tam żeśmy sobie założyli z trenerem, bo co innego założenia, a co innego realia. Także no, czas, cierpliwość. Wiadomo już, jakie zmiany powinny nastąpić w grze zespołu. Ważny jest jednak też cel, jaki chcą sobie postawić koszykarze AZS Częstochowa. Jeśli chodzi o cel sportowy, na pewno utrzymać się, bo tak jak mówię, zespół mimo wszystko, że część zawodników już tam grała z sobą, jest młodym zespołem, także lepiej postawić jest wyższy cel. Wiadomo, pierwsza ósemka byłoby super, utrzymanie, bezpieczne, play-offy. Natomiast też stąpamy twardo po ziemi i wiemy, że to będzie ciężko do wykonania, tym bardziej, że tam zespoły się mocno zbroją. W szczególności pierwsze cztery, nawet sześć takich zespołów jest, które personalnie już wyglądają na papierze bardzo dobrze. Natomiast musimy się skupić jednak nad tą dolną częścią, żeby wygrać wszystko to, co mamy do wygrania z tymi słabszymi zespołami i spokojnie się utrzymać.